witam Państwa niezmiennie w odwiecznej krainie zagadek. Witaj, Waldku, mam dla Ciebie kolejną zagadkę. Słucham wobec tego, Sfinksie. Skup się zatem, Waldku, proszę odrobinę. Co też może łączyć rolnika z delfinem? Jak to co? Orka. A teraz popróbuj zmierzyć się z moim rebusem, Sfinksie. Co to może być? Najsłynniejszy szyld. Rothschild! Dobry, panie Rechu. I rzeczywiście, pasuje jak ulał. Musi. Dziękuję, panie profesorze, i witam w pożyczalni żartów. A cóż, to nowa kreacja dla pani Henryki? Nie, tym razem to dla pana ma. A pan dla mnie? Ale ja w kreacjach nie chodzę. Magnetowid dla pana przyniosłem. Po okazyjnej cenie, tak. Dobrze, a cóż to jest dla pana, panie profesorze, okazyjna cena? 300 zł. Starych czy nowych? Nowych. Wie pan to, że to i tak jest bardzo atrakcyjna cena. Bezsprzecznie. No ale trafił pan na zły moment. A co się stało? No nie mam kasy. A, to nic nie szkodzi, żaden problem. Oddań pan po pierwszym. A po drugie to już muszę lecieć. Dziękuję, ogromną frajdę pan mi sprawił, panie profesorze. Teraz będę mógł obejrzeć sobie i nagrać koc, albo inny rewelacyjny program telewizji polskiej S.A. Co to? Magnetowid? Heniu, to takie urządzenie do nagrywania dźwięku i obrazu. No nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Wyobraź sobie, Rychu, że u mnie w domu pojawiają się, i to w każdym pokoju, magnetowidy. A potem nagle... ich nie ma. Jeszcze godzinę temu w stołowym stało ich 7. A potem poszłam po mięso... To ty, Heniu, gotujesz? Nie, to dla psa. A kiedy wróciłam, to już ich tam nie było. Ja już sama nie wiem, czy one tam są naprawdę, czy pojawiają się tylko w mojej wyobraźni. No ale to przecież niemożliwe, żeby tak znikało. Uspokój się, Heniu. Uspokój się. Obejrzyj sobie żarcik. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. I jak ci się podobał żarcik? Jaki żarcik, Rychu? Ja przepraszam cię. Jestem taka znerwicowana, że chyba muszę udać się do specjalistów. Największy feller. Rockefeller. Najnowszy model. Na pewno będą panowie zadowoleni. Dzień dobry. Mam problem. Ty dobrze trafić. My rozwiązać 500. Ja mam tylko jeden problem. 500 płacić. Problem mówić. Ja mam problem, że ja wszędzie widzę magnetowidy, a potem one nagle znikają. Ja już sama nie wiem, czy ja je naprawdę widzę, czy mi się tylko zdaje. Co on powiedział? On nie wiedzieć, co to magnetowid. No jak to nie wiedzieć, co to magnetowid? To jest magnetowid. To nie nasza pokoja. My tylko wynajmować. Nie oglądać cudzy sprzęt. Ale ja wiedzieć, co to magnetowid. No całe szczęście. Drugie 500 nie dam. Ale ja nie móc mówić, bo ja nie mieć dyplom. Do widzenia. Do widzenia. Ciao. Ciao. Tam 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 tam
No. Pamiętam jak dziś. Właśnie zastanawiałem się nad tym, jakie to szczęście, że już od dłuższego czasu nie pojawia się w moim gabinecie sztukmistrz z Lublina. Niestety, panie dyrektorze, szczęście nie trwa wiecznie. Do widzenia. Proponuję, żeby tym razem do widzenia połączyć z dzień dobry, tak jak w tej starej angielskiej piosence. W której piosence? Nie, no panie sztukmistrzu, na piosenkach ja się kompletnie nie znam. Ja znam się na sztukach. To znaczy, że trafił pan idealnie, albowiem sztuki to moja specjalność. Czy da pan wiarę, że ja jako jedyny na świecie potrafię stawać na głowie? No oczywiście, że dam wiarę, bo sam to potrafię. No też mi sztuka. No ale chyba nie tak. Nie tak. Poproszę nie tak. Teraz pana ze mną. No. Poproszę o podejście. Podejście. Bardzo tak, proszę. I obecną obserwację. Tak? Proszę. Czy pan oszalał? Niech pan natychmiast ze mnie złazi. Jak panu wybije z głowy, to stanie na głowie. A może pan woli, żebym stanął na rękach? Wynocha mi stąd w trybie natychmiastowym. Skoro pan nalega. Ale zanim stąd odejdę... Mam nadzieję, że szybko. Muszę dokończyć chwileczkę. Chciałbym jeszcze na pamiątkę naszego spotkania ofiarować panu niezwykłego konia. A co mi pan z tym koniem wyjeżdża? Co pan myśli, że mam za mało kłopotów? Ja po uszy tonę w długach. A jak pan zapewne słyszał, dług nie ma nóg. Może nie ma, może ma. Tak czy siak ten koń pana z nich wybawi. To specjalnie tresowany koń. A jak się wabi to bydle? Gęś. Dość tego. Już mi za drzwi w tej chwili. Nie będzie ze mną dłużej igrał, ty stary grzybie. Gdyby starzy nie grali, to skąd by się młodzi brali? No jak, panie dyrektorze? Co z długami? Dziś upływa ostateczny termin, panie dyrektorze. A niech was wszystkich gęś kopnie. I tak oto pozbyłem się moich wierzycieli, a niebawem także i żony, która zgodnie z tym, co jej podpowiedziałem, zwróciła się do konia per... Głupia gęś! A teraz zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Śmiecie mikrobiologii. Świecie w mikrobiologii. Tematem dzisiejszego odcinka będzie jednokomórkowiec. A skoro już mowa o cyklach, to chciałabym państwu zaanonsować z prawdziwą dumą nasz premierowy cykl. MPT, czyli mały przegląd tańców. Dziś przeglądniemy rock and rolla. Klawisiak, jaki jest temat dzisiejszej lekcji? Spytaj Ale, spytaj Ole, jakby miło się uczyło, gdyby w szkole były matma, histra, biola. I był przedmiot z rock'n'rolla. Rock'n'roll do szkół, każdy będzie kuł, tyrał jak ten wół. Rock'n'roll do szkół, rock'n'roll do szkół, apel to na wpół, do rządowych kół. Rock'n'roll do szkół. Spytaj Jacka, spytaj Jana, jak wdechowo daję słowo, jest od rana. Rock'n'roll mieć obok biegry, ruska, fizy czy algebry. Rock'n'roll do szkół, każdy będzie kuł, tyrał jak ten wół. Rock'n'roll do szkół, rock'n'roll do szkół. Apel to na wpół, do rządowych kół. Rock'n'roll do szkół.
rock'n'roll do szkół. Spytaj syna, spytaj córę, czy by chcieli, gdyby mieli, mieć cenzurę, aby na niej był, a jakże, z rock'n'rolla stopień także. Rock'n'roll do szkół, każdy będzie kół, tyrał jak ten wół. Rock'n'roll do szkół, rock'n'roll do szkół, Appletona w pół, do rządowych kół. Rock'n'roll do szkół. Magnetowid. O, pan profesor, to może ja pomogę. Troszeczkę do tyłu teraz. Dziękuję. Tak, bardzo proszę. Teraz, bardzo proszę, na lewo, tak. Teraz prosto, prosto, prosto i o, i może tu właśnie, w tym miejscu. Dobrze, że pan tu, tu na magnetowidzie. Przyniosłem panu nowy telewizor i nową kamerkę. No ale po cóż mi to wszystko, panie profesorze? Jak to po co, panie Rychu? Sfilmuje pan sobie nową kamerką magnetowid i puści przez telewizor. Też nowy. Wspaniale. I chyba stuprocentowy. Stuprocentowy, ale wie pan co, no coś... Wiem, wiem, pieniądze. Niech się pan nie martwi. Tak? Drobiazg. To dziękuję panu pięknie. Bardzo proszę. Dziękuję. Telewizor. Kamera. Wszystko takie nowe. O! Piękne. Cześć, Heniu. Znowu magnetowid? Tak, a do tego telewizor i kamera. Wszystko nowiutkie, z gwarancją i po bardzo niskiej, atrakcyjnej cenie. A skąd to wszystko masz? Od profesora. A skąd on to wszystko ma? Czy czytali państwo o tej szajce, co na ogromną skalę kradnie sprzęt elektroniczny? O, kamera, telewizor, magnetowid. To pańskie? Tak. Znaczy nie, jeszcze nie zapłaciłem panu profesorowi. Muszę lecieć. Właśnie wpadł mi do głowy wierszyk, który muszę zapisać. Oj, Heniu, nie wiem jeszcze dlaczego, ale czuję, że będą kłopoty. Z niezłym gagatkiem się związałaś. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby wziąć to od niego. Pewnie pazerność. Ha, ha, ha. Więc ja wolę być, Heniu, pazerny, niż być paserem. Tak jak ty i ten twój podstarzały Lovela spod Ciemnej Gwiazdy. Skończycie w kryminale. Ale ja niczym nie wiedziałam. Nie wiedziałam, nie wiedziałam. Tylko nie kryminał, tylko nie kryminał. Ale dlaczego nie, Heniu, kryminał? To wszystko zależy od klasy autora. Ja na przykład uwielbiam Agatę Christie. Ostatnio czytałem taki... Tak? Ale zapomniałem właśnie. Jak... Właśnie znalazłem kawałek papieru. Chciałem zapisać ten swój wierszyk. O, 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 już mam. Do rychłego zobaczenia. Ale panie poeto, może żarcik panu pokażę? Nie, bardzo się spieszę. Muszę kogoś o czymś poinformować. W takim razie ty, Heniu, obejrzyj żarcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale śliczna suczka. To jest pies. A można pogłaskać? No proszę. Mój... O, przepraszam pana bardzo, zapomniałem panu powiedzieć, że to jest bardzo ostry pies. Witam państwa w MSW, czyli magazynie słynnych wynalazków. Dzisiaj spróbuję udać się razem z państwem w podróż po zagmatwanych ścieżkach naszej teraźniejszości. Witam serdecznie profesora Madisona. Dzień dobry. I pozwoli pan, że już od razu zadam panu nieprzyjemne pytanie. Otóż, jak się doczytałem w licznych, za przeproszeniem, periodykach, przez całe lata miał pan rozliczne i częste kontakty z UOP-em. To zrozumiałe, panie redaktorze, bo ja przecież stworzyłem UOP. To bardzo ciekawa i, co najważniejsze, mało znana karta naszej najnowszej historii. Tak. Czy mógłbym prosić o kilka słów więcej na ten temat? Oczywiście. UOP stworzyłem dla ludzi mających kontakt z prasą. A, czyli jednak ostatnie enuncjacje prasowe dotyczące inwigilacji środowiska dziennikarskiego nie są bezpodstawne. O czym pan mówi, panie redaktorze?
O naszej najnowszej historii. No jakiej najnowszej historii? Przecież ja UOP stworzyłem 15 lat temu. UOP? UOP, czyli urządzenie ochraniające palce. Bo z prasą, a zwłaszcza hydrauliczną, nie ma żartów. Zresztą to samo zachodzi w przypadku prasy parowej, pneumatycznej, czy też mechanicznej. W każdym przypadku grozi to utratą palców i właśnie pozwoli pan, że demonstruję, jak UOP przeciwdziała tego typu zdarzeniom. Proszę bardzo, to jest UOP. Panie Heniu, ciężar! Panie Heniu, po pierwsze wtedy, kiedy powiem, a po drugie powoli. Proszę do góry. Czy można o stoliczek poprosić? Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie jeszcze raz, tylko z wyczuciem. Zakładam łop. Proszę do kamery. O, niech pan zwróci uwagę. Prosimy z wyczuciem teraz. Tak? Tak, 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 tak. Prosimy o... O, o! I do góry. I nic się nie stało? Nic. Kompletnie nic. A czy ja mógłbym też spróbować? Ależ bardzo proszę, oczywiście. Tu, do dziureczki wkładamy palce. Tak. Tak? I poprosimy znowu, żeby nam ciężar zjechał na dół. Bardzo proszę, delikatnie spuść pan ciężar, panie Heniu. Zapomniałem panu powiedzieć, ale wydawało mi się to oczywiste, że pod ciężar podkładamy dłoń uzbrojoną w UOP. No właśnie, jakoś tak się nie dogadaliśmy, panie profesorze. No tak, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno będzie się z tym panu lepiej pływało i zaoszczędzi pan na płetwach. Tam. Do widzenia. Dzienia. Dzień dobry, panie Rychu. Dzień dobry. Przyniosłem panu magnetowi. Nowszy model, wymieni pan sobie. Bez dopłaty. Nie. Dziękuję za ten i za tamte. A dlaczego? Proszę się nie krępować. Pieniądze odbiorę od pana w przyszłym miesiącu. Mam bardzo silnie umotywowane podejrzenie, że to się jednak panu nie uda. To jest właśnie ten człowiek, panie aspirancie, który, jak obserwuję od pewnego czasu, wynosi sprzęt ze sklepu na dole. Panie poeto, jak pan może donosić bądź co bądź na bliskiego znajomego? Znajomości niczym gacie drą się w prawa majestacie. Czy to prawda z wynoszeniem sprzętu? Tak, to prawda, panie aspirancie, ale... O, świetnie się składa, panie Rychu, czy mógłby pan włączyć telewizor? Oczywiście. Zaraz wszystko się wyjaśni. Bardzo proszę. Z pewnością zobaczymy list gończy. Znakomicie, panie profesorze. I ostatnie już pytanie. Ile ma wysokości i w skład czyjego terytorium wchodzi Góra Stołowa? Można powiedzieć, że w skład terytorium niebieskiego. A wysokości nie ma żadnej, bo to jeden z gwiazdozbiorów. Zresztą niewidoczny w Polsce. Mensa z łacińskiego, czyli stół, w skrócie men. Gratuluję, znakomicie, panie profesorze, i wręczam naszą nagrodę magnetowid. I pozwolę sobie zadać prywatne pytanie. Co pan z tym magnetowidami robi? W końcu to już 20 wygrany w naszym programie. No właśnie, też się długo zastanawiałem, co zrobić i wymyśliłem. Otworzyłem sklep. Sprawę uważam za zamkniętą. A tak prywatnie, to gratuluję wam wiedzy na ten temat. Dziękuję. Stop. A was poproszę na komisaria celem złożenia zeznań. Zostawcie go! On jest niewinny! O, oczywiście pan profesor jest niewinny. Co do tego nie miał nikt żadnych wątpliwości. Stawiam wszystkim AHZ! Czyli Akademię Humoru Żołnierskiego. Prywatnie wam powiem, że AHZ to są moje ulubione żarciki. No i co jest, panie sierżancie? Przecież miał być najwyżej 3 dni. Tak, a siedzimy tu już 3 miesiąc i to o suchym pysku. Oczywiście, chłopaki, trochę się przeciągnęło, za co was bardzo serdecznie przepraszam. A cuda po pańskich przeprosina. Tak. No dobra, teraz zgodę stawiam wszystkim piwo. Pięknie. Co się stało, sierżancie? Niestety piwo odwołane. Dlaczego? Dostałem po kieszeni. To już po raz 12 zapraszam państwa na PKS, czyli przegląd książek szkolnych. Dziś pan Wołodyjowski, ostatnia już, 4. część trylogii. Drogie dzieci, chcemy stresić.
zmieścić, co Sienkiewicz Henryk zmieścił. Wiele pan Wołodyjowski, posłuchajcie zatem kto z kim. Michale skąd Anusi zabił serce, czymże musi związać życie swe z klasztorem, lecz za głowa w samą porę. Kłamstwem go wydobył szpetnym, że ze świata schodzi Ketlin. Gdy Ketlinga został zdrowym, nie obrzucił złymi słowy. Bo choć prawdy w dobrej wierze wdział, de facto był żołnierzem. Dobrze zrobił, bo tuż potem dwie zjawiły się sieroty. Czyli Krzysia Drohojowska oraz Baśka Jeziorkowska. Co ją sobie upodobał i hajduczkiem zwał za głowę. Lecz miłości nawet tydzień nie miał dla niej mały rycerz. Bo na Krzysią miał ochotę, ta z początku też, lecz potem zapałała do Ketlinga, w związku z tym o mało klinda. Nie ugrzęzła w ciele szkota, nie miał szczęścia coś w zalotach. Mały rycerz, aż tu raptem Baśka tym przejęta faktem, że miłuje go, wyznaje przed ołtarzem, więc nią staje. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Odkąd lekko mają dole we wsi zwącej się sokole. Co na wschodnich leży kresach, choć lat cztery na karesach. Upłynęło w pięknym domku, los poskopił im potomku. I tu kończy się beztroska, bo Sobieski przesłał rozkaz. Do Chrebkiowa, do stanicy przy mołdawskiej tuż granicy. Nie ci zostań komendantem, by rozprawić się z grasantem. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Jedzie sam, a później żona przez Tatarów dowożona. Jest zaciężnych, czyli litków, stu ochraniają tych typów. Melechowicz, Azja wodzem jest eskorty, a po drodze z tej okazji w sercu Azji wręcz dochodzi do inwazji. Uczuć wyższy wobec Basi, brak odzewu ich nie gasi. Gdy dotarli do Chrebkiowa, to przez wszystkich Baśka owa. Ty nie była przyjmowana w trakcie uczty, co wydana. Dzięki męża jest fantazji, czas powrócić już do Azji. Co do jego tożsamości zaistniały wątpliwości. Że trend nie był bezpodstawny, Azji torst to wnet ujawnił. Gdyż to na nim miał wykute ryby dwie, a ten co mute. Ryby wykuł, miał przyczynę, a był tuchaj wyjasyny. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. W czasie jazdy do Raszkowa Azja Baśce wyznał w słowa: jesteś moja, moja będziesz, z mych rąk się nie wydobędziesz. Natraktuje go odmownie, pistoletu chwyta głownie i uderza między oczy, Azja pada i krwią broczy. Oka, bo nie stracił przecie, Baśka zwiewa na dzianecie. Wspomagana też bachmatem, Azji dwa ma konie za ten. Lecz gdy dzianet wilków w głowu padł ofiarą, a spod lodu rzeki bachmat nie wypłynął, kiepsko dzieje się z dziewczyną. Lecz po trzech dniach i trzech nocach jest w stanicy, leży w kocach. Chora także bliska wieńca, wszakże medyk co z kamieńca. Był ściągnięty przez zagłobę, uratował jej osobę. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Jak Ketlin się i twierdzi, że w kamieńcu zamku twierdzy. Ale dział jest za dowódcem, wyruszają więc tam wkrótce. By pogańskie wstrzymać hordy, co rozliczne czynią mordy. Nowowiejski ten oficer, co mu z siostry nałożnicę. Azja zdobił, a zaś tatę znaczną stał się Azji katem. Nabił napal, czym po części za nieszczęścia chce się zemścił. Później luźnia eutanazję, wybrał przykrą, skrzesał Azję. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Gdy wypady i fortele już nie znają się na wiele, mimo to Michała zdaniem hańbą zamku jest poddanie. Pan Murzalski, łucznik, który w Turkach dziur narobił fury, przez Michała jest proszony, by przekazać mu dla żony. Słowa takie, Baśka nie stał, łucznik odszedł, M uścisnął. Dzielnym szkotem się, a potem szkot podpalić beczki z prochem. Szedł i właśnie w sposób ten to nie ulegli obcym pętom. Zginął Michał, lecz rozbroić nie dał się, jak Hektor w kroi. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Przyjaciele wszyscy tłumnie zgromadzili się przy trumnie. Larum grają wróg w granicach, a ty szabli swej nie chwytasz. Mówił ksiądz, z tobą Michał, ale Michał nie oddycha. Kto podejmie z wrogiem walkę, ciągnął ksiądz przed katafalkiem. W tym momencie postać znana pojawiła się hetmana. Nic już nie ma do dodania, pora zasiąść do czytania. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski. Niepotrzebne inne wnioski, wiwat pan Wołodyjowski.